Hejcie kochani, witamy Was w kolejnym vlogu. My jesteśmy na małym postoju. Właśnie nasz holiday, nasze wakacje się zaczęły. Także bardzo się cieszę. Wyjechaliśmy, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 4. Nie, nawet troszkę później chyba. Było wstępnie o 4, prawda? Ale wyjechaliśmy chyba koło 5, nie wiem, co się weszło. Także mamy postój. O, Nelcia sobie tutaj spaceruje, zobaczcie. Co tam ma? A po co ci ten kamyszek? Nelcia, a jak ty założyłaś buciki, nie na te nóżki? Odwrotnie. Kamyszek znalazłaś, ale piękny ten kamyszek. Tak, śliczny. Zobacz, mama, to ujęcie. Piękne. Śliczne to ujęcie. Ale tutaj w bardzo ciekawym miejscu się zatrzymaliśmy w ogóle. Zobaczcie, jak tutaj fajnie. Białogard. Zapraszam. Popatrz, tak, tego kamienia lecia. Co to masz za kamienia? Także mam nadzieję, kochani, że pogoda nam dopisze. Jedziemy, słuchajcie, nad morze, bo chyba o tym nie wspomniałam. Jedziemy nad morze, mam nadzieję, że pogoda będzie fajna i nie, podobno ma nie padać. Co mam zrobić z tym kamyszkiem? No widzę, masz kamyszek piękny. Słuchajcie. Zabłądziła dziewczynka. Nelcia sobie gdzieś poszła. Ty, mama, ojdź. A po co? Nelcia poszła sobie, słuchajcie, do lasu. Butem małaś do założona i tak będzie. Nelcia, co ty tam robisz? Chodź dalej. A co tam jest? Baba jest? Jakaś baba w lesie jest? Nelcia. Kapcia zgubiłaś. A czekaj, założę może. Aha, co się tam padło. Kochani, my właśnie przyjechaliśmy na miejsce do naszego ośrodka. Idę z tymi tobołkami. Przyszliśmy po kluczyk, żeby wyciągnąć wózeczek. Tak, po wózeczek idziemy? Tak. A nie robisz rundu do mamy na kanał? Pokazać? No prawie, że masz jest żelazko. Wow! Matko, jaka radość, że nie się to. Ale czego tu nie ma? Słuchajcie, deska jest do prasowania, żelazko, Nikola ma radość. No i co was tu tam Nikola robi? Ja nie wiem. Radość! Nikola już jakąś szafkę zarąbała drewnianą, Nikola... powiedział, że zakłada tam cztery rzeczy. Wow! Ja co tam się stało? Za duża. Deska jest do. Co, nie może przejść? Za duża, w sensie, aha, ona jest połączona dla wszystkich, wiesz? Aha, okej. Okay. Ona chciała zabrać. Ona chciała dla siebie to wziąć, nie? Nie, bo nie wytrzymie z nią. Ale ty, deska jest! Jaka zawiedzona. Mama! Co? Po malutku. Bo ja najpierw idę do ciebie, idź do góry. Zobaczcie! Ładne to drzewo, nie? Żelazko jest, widzieliście kiedyś takim domku? Nie, nie, żelazka nie widzieliśmy jeszcze nigdy. No, czy ja wygląda żelazko, pokaż? Żelazko. Do parania. No, a nawet deska jest! Ja cię! Pieszczaki! Nie! Także tak wygląda, kochani, tutaj za mną jest mega plac zabaw dla Nelci, także Nelcia jest szczęśliwa. Ale już oczywiście wózeczek... Dobrze, już mamy... Nelcia już jest, słuchajcie, śpiąca. I tak wygląda tutaj w środku. Na pewno więcej będzie na kanale u Nikoli. Tutaj mamy łazieneczkę. A tutaj kubelkę. Zobaczcie. A Nikola idzie się już kąpać. Słuchajcie, tutaj mamy górę. Mamy dwa łóżeczka. Nikola się rozpakowuje. I tutaj są jeszcze, słuchajcie, dwójka i jedynka. Także idziemy teraz, kochani. No właśnie widzę. Stawiam sąsiadom tamtą stronę. Kochani, my teraz jesteśmy na rybce. No, ceny powiem wam, że... No nie wiem, no każdy musi ocenić sam, ale zobaczcie, jakie zestawiki. Taki zestawik, kochani, co ja tutaj mam na talerzyku, kosztuje około 36 zł. Tutaj już jest większy zestawik, chyba 42, także... I mój 32. I tutaj sewy 32 zł. Także no, wydaje mi się, że cenki się na pewno troszkę podniosły, ale niestety... Ale duże porcje. Ale niestety wypłaty stoją w miejscu. A Nelcia, zobaczcie, zasnęła. Biedactwo. Jeszcze może nie widziano. Jeszcze może nie, jeszcze nie widziała. Wyszalała się, słuchajcie, na placu zabawki. Całą drogę mówiła, że jedziemy i my. Nad morze, ale słuchajcie, jak wstanie, zje rybkę, bo i oczywiście tutaj zostawię to.
pójdzie od razu się kąpać. Kochani, zobaczcie ceny dań głównych, są następujące, więc wydaje mi się, nie wiem, wiem, że na pewno troszkę zdrożały niż rok temu, czy tam dwa lata temu, wiadomo, ale zobaczcie, na przykład możecie zobaczyć takie piecanki, około 30-35 zł. Argument tak, 31 taki stek turecki. Także wydaje mi się, no nie wiem, jak sądzicie, piszcie w komentarzach, jakie by mieliście cenę u siebie. Hejcie, kochani. Słuchajcie, dzisiaj takie mała pogadanka o właśnie o cenach, które mamy tutaj nad morzem. Wiele osób się zastanawia, pyta się, jak to jest w rzeczywistości. Najlepiej rzeczywiście samemu sprawdzić i się przekonać. No więc jeśli interesuje Was nasze zdanie, to wydaje nam się, że ceny oczywiście na pewno są większe, ale bardziej, słuchajcie, ceny w takich małych sklepikach, tak mi się wydaje, prawda? No, domki tak niekoniecznie. Nie, jakieś noclegi, coś zawsze się, zawsze można coś fajnego znaleźć w niedużej cenie. Jeśli się dobrze poszuka. Dzisiaj cukier za 8 zł kupiłem. No właśnie, takie słuchajcie rzeczy w takich mniejszych sklepikach wydaje mi się, że ceny są większe. Ale jeśli chodzi o obiady, o jakąś gastronomię, to nie wydaje mi się, żeby te ceny były jakieś wygórowane. Zresztą pokazywałam Wam wcześniej. Widzieliście, jakie ceny obiadków są mniej więcej. Także około 30 zł. Taki obiadek w restauracji można kupić, ale widzieliśmy również, że były na przykład zapiekanki w cenie 19 zł. Także cenka wydaje mi się taka dostępna, a zapiekanki naprawdę duże, ogromne. Także wydaje mi się, że spokojnie można tutaj iść od czasu do czasu na taki obiadek. A jeszcze, kochani, Wam powiem, że byliśmy dzisiaj w jednym z takich, takich sieciówek i powiem Wam, że ceny tam naprawdę nie były duże w porównaniu do tych sklepików, które tutaj mamy gdzieś po drodze, bo rzeczywiście cena cukru czy niektórych innych produktów, na przykład słuchajcie, kupowaliśmy chyba brykiet. Tutaj kuzynostwo nasze kupowało brykiet do grilla, to mówili, że cena z kosmosu w ogóle, a później stwierdziliśmy, że w ogóle ten brykiet był chyba sprzed pandemii, bo w ogóle się nie chciał palić, w sensie, że się palił i zaraz z tego się stawał popiół, także taka nasza tutaj takie podsumowanie tego. No, ale ogólnie wydaje mi się, że można spędzić wakacje, można oszczędzać, oczywiście robiąc coś w domu, tak jak my tutaj też mamy kuchnię, czy tam śniadanka, kolację, grill, także myślę, że tutaj fajna alternatywa, fajne rozwiązanie, nie trzeba się stołować dziś na mieście. No bo rzeczywiście cena 30 zł i przypuśćmy, tak jak my jesteśmy 4 osoby. Nelcia oczywiście je ze mną, ale Nikola, tata i ja, no to 3 obiady w cenie około 35 zł, to wiadomo, że to jest troszeczkę no już wydatek, tak? I tak codziennie, no to wiadomo, że cenka. Ale byliśmy na rybie. Rybka była naprawdę przepyszna. Pyszna. Ja akurat sobie wzięłam dorsza, ale moja teściowa wzięła sobie mirunę i powiem Wam szczerze, że następnym razem wezmę sobie tą mirunę, bo była przepyszna. Spróbowałam troszeczkę od teściowej, także naprawdę była bardzo dobra. I cenka też, chyba była różnica, była różnica, wiecie co, w czym, bo dorsz mogłam wziąć sobie w mniejszym zestawie, w sensie, że był mniejszy w gramach, ale już miruny nie mogliśmy wziąć w mniejszym zestawie, tylko musiała być już w większym, także takie podsumowanie, słuchajcie, wczorajszego dnia. No i tak to, kochani, wygląda.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jutro będzie odcinek z basenu. Posiedzimy troszeczkę na basenie. Słuchajcie, tutaj jest, my jesteśmy akurat w Sarbinowie. Jest naprawdę przyjemnie. I powiem Wam tajemnicę, co się dzieje z piaskiem na plaży. Że on jest taki świetny. Także mam nadzieję, że vlogi moje Wam się podobają. Oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Piszcie, gdzie byliście na wakacjach i jak Waszym zdaniem ceny, gdzie spotkaliście coś zaskakującego cenowo, czy zdarzyło Wam się coś kupić drożej, a coś może taniej. Także ja Was żegnam, życzę Wam udanych wakacji i do zobaczenia w następnym vlogu.